Krzysztof Bończyk wraz ze sponsorami i wolontariuszami już po raz 10 wesprą samotnych i potrzebujących w okresie Bożego Narodzenia. 24 grudnia w pięknej scenarii restauracji odbędzie się tradycyjna Wigilia, a o szczegółach opowiedzą organizatorzy Aneta i Maciej Sikorowie, właściciele Szybu Bończyk. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Ta piękna tradycja trwa już 10 lat. Na pewno przez ten okres wydarzyło się wiele takich wzruszających sytuacji, bo to nie tylko sama kolacja, czy też jakiś poczęstunek, ta uroczystość, ale to także taka pomoc psychologiczna czasem, prawda? Jak to jest, pani Aneto? Psychologiczna dla nas czy dla naszych gości? Myślę, że i tu, i tu. Aha. No, dla nas ma większa. Takie moje doświadczenie po tylu latach, każdego roku chyba coraz większe. Uczy nas pokory, uczy nas zrozumienia i oddania swojego cennego czasu dla kogoś innego. Panie Macieju, a skąd w ogóle się wziął pomysł na taką Wigilię te 10 lat temu? No to już 10 lat. Właśnie w tej chwili się spróbowałem nad tym zastanowić i dokładnie jak do tego doszło, ale doszło to przy jednej z rozmów z ówczesnym proboszczem parafii na Bończyku, księdzem Rafałem Ryszką, później dziekanem, z którym ten pomysł się urodził na zasadzie: słuchaj, mamy fajne miejsce, szkoda go nie wykorzystać. Po drugie, zróbmy coś w Wigilię, w którą nikt nigdy nic nie robi, bo tak naprawdę Wigilie są realizowane przez cały grudzień, od 1 do najlepiej 23. A w tą Wigilię nikt nie poświęcał czasu tym, którzy jej nie mogli spędzić w gronie rodzin. No i chyba ten pomysł wtedy tak zapoczątkował. Pierwsza Wigilia była na 20 parę osób, więc w bardzo małym gronie, ale ona z roku na rok rosła. A maksymalnie największą Wigilię, którą realizowaliśmy, była na około 120 osób i to jest taka ilość, która wygodnie jest w stanie zasiąść przy stole jednej sali w Szybie Bończyk. To jest takie też najpiękniejsze, że właśnie tego dnia, kiedy umówmy się, 24 grudnia, po prostu wszystkie gospodynie domowe są urobione. Panowie też wtedy, jeżeli na co dzień nie pomagają, to też nawet pomagają. I to jest takie nietypowe, że nie tylko same jednostki, ale też często rodziny przyjeżdżają do Was i tego najbardziej zapracowanego dnia właśnie Wam pomagają. Często są to już te same osoby. Myślę, że też jak tylko trzczniecie, po prostu przygotowujemy się do Wigilii, czy też do Wielkanocy, no bo też nie pamiętam, 6 była w tym roku, czy 7, ale też ta tradycja niemal się po prostu połączyła, tak? Ja myślę, że oni zawsze są gotowi. Ale czy pojawiają się też jakieś nowe twarze? Czy trudno jest też zaprosić tych nowych wolontariuszy? Czy sponsorów? Powiem tak. Rzeczywiście pierwszy dzień, jak pojawia się pierwsza informacja, to mamy frontalny atak, zawsze się śmiejemy. Rzeczywiście podpisują listę, mówiąc w cudzysłowie, nasi stali pomocnicy, wolontariusze, sponsorzy, elfowie, nazwijmy ich jak chcemy, po prostu dobrzy ludzie. A zawsze jest ta grupa, która pierwszy dzień się u nas melduje i właśnie czemu tak długo czekamy i nie ogłaszamy. I oni żyją, widać tym, więc grupa jest stała. Oczywiście dochodzą co roku pojedyncze nowe osoby. Akcja nie jest na tyle duża, że my też potrzebujemy kilkaset osób, które w tej akcji muszą wziąć udział lub powinny, żeby się uroczystość odbyła. Tak naprawdę wystarczy nam kilkunastu wolontariuszy, kilkunastu sponsorów, ponieważ trzeba zaznaczyć bardzo ważną rzecz. No, organizacyjnie Szyb Bończyk i Brak zrealizuje tą Wigilię, czyli pod względem jedzeniowym, przygotowania. Sponsorska część to są paczki, które są wartością dodaną do spotkania. To trzeba pamiętać. Spotkanie ma najważniejszy cel, żeby ci ludzie mogli się spotkać. To, co od nich często słyszymy, spotkać się, po prostu się spotkać, wyjść z domu i w tym dniu, gdzie wiedzą, za chwilę będą mieli kolejne dwa dni świąt, gdzie będą siedzieć prawdopodobnie sami, w tym dniu mogą z kimś być. Kto im poświęci czas, uśmiechnie się, zaśpiewa dla nich, obsłuży ich przy stole i dlatego też ta Wigilia. No i tak to organizacyjnie w skrócie właśnie wygląda. Ponieważ przez ostatni czas nie zawsze udawało się zaprosić też gości w mury w Szybu Bończyk. No mieliśmy taką sytuację, jaką mieliście. Wy się nigdy nie poddawaliście i wraz ze sponsorami, wolontariuszami rozwoziliście paczki. Teraz na szczęście już mamy to wszystko za sobą, możemy otworzyć wrota Szybu Bończyk i ugościć osoby zainteresowane. Jak to będzie wyglądało? Już jest zgłoszonych
jak dobrze pamiętam, około 60 osób. A każdego dnia przyjmujemy telefony, zgłaszają się osoby. Jest ich bardzo dużo, którzy odwiedzają nas rok rocznie, ale też się zdarzają nowe osoby. Telefon nasz widnieje na stronie internetowej www.brax.pl. Możemy wejść na stronę czy na Szybończy i ten telefon łatwo znajdziemy. Są tam dwa podane telefony: 519, 116, 712. Oraz końcówka 713. Są to dwa telefony, na których my pracujemy. W godzinach od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, zawsze można zgłosić się telefonicznie. Można też przyjść osobiście na ulicę Bończyka 13 w godzinach od 9 do 17 i to zgłoszenie wykonać. Tu ja wyszedłem troszeczkę przed szereg, ale musiałem nawiązać do wypowiedzi małżonki. A ważne, żeby zgłosić się osobiście. W wypadkach, jeżeli z powodu stanu zdrowia nie możemy, to jest to wyjątek, który będziemy weryfikować, ale obowiązkowo zgłaszamy się osobiście, żeby nie było uszczęśliwiania kogoś na siłę, bo pamiętajmy, czasami myślimy, że ktoś oczekuje tej pomocy, a niekoniecznie. A więc zawsze prosimy o kontakt indywidualny, a kończąc tą moją wypowiedź, miejsca nie braknie. Nawet jak braknie, mamy kolejną salę, zawsze możemy ją uruchomić. Mamy wyjście awaryjne, o którym na razie oczywiście nie rozmawiamy, ale na pewno nikomu nie odmówimy spotkania wspólnego przy stole. Do Wigilii zostało odrobinę ponad 2 tygodnie. Czy jeszcze w jakiś sposób można Wam pomóc? Czy potrzebujecie jeszcze wolontariuszy, a może jakichś artystów, którzy chcieliby też uświetnić to popołudnie? To zawsze jest takie zastanowienie. A czy ma być nas coraz więcej? I żeby to źle nie zabrzmiało, za dużo, bo każda pomoc jest potrzebna. Nie wybrzydzamy, nie skreślamy, nie zakańczamy dnia, że już od dnia dzisiejszego nie przyjmujemy zgłoszeń osób chętnych do pomocy, a zawsze jest ta pomoc potrzebna. Czyli można się zgłaszać do właściwie do 23, rozumiem. Najbezpieczniej byśmy chyba... Można, bo co jest też bardzo ważne, co jest przesłaniem też tej akcji, żeby ona też dobry miała obraz odbioru z naszej strony. Naszym przesłaniem jest tak naprawdę zmobilizowanie jak największej grupy osób. I ja to powtarzam od 10 lat, od kiedy tę akcję zaczęliśmy realizować. A żeby pomagać, wcale nie trzeba być bogatym. My nie czekamy tylko na tych, którzy mają pieniążki, mają firmę, kupią. Bo pamiętajmy, że można poświęcić swój czas. Można przywieźć osobę samotną do nas, odebrać ją, zaproponować odwóz, przywóz. Można przyjść z nami, przygotować salę, bo robimy to też charytatywnie. Nie zatrudniamy naszych pracowników do przygotowywania sali, bo wymiar uroczystości ma być sprowokowanie ludzi do poświęcenia czasu i oddania cząstki siebie. To tak samo jak z artystami. Jeżeli zgłosi nam się za dużo osób, to zaśpiewamy po jednej piosence, kolędzie, zagramy po jednej zwrotce, ja myślę, że może stworzymy chór, a może stworzymy fajny projekt, a coś, co powstanie spontanicznie. Nie mamy reżysera, nie mamy scenarzysty, zawsze idziemy na żywioł i myślę, że ten żywioł nam się udziela także podczas samej Wigilii. To jest właśnie piękne. Także tak naprawdę czekamy na każdego, kto w jakikolwiek sposób chce pomóc. My wiemy, że ludzie są zmęczeni wojną, pomocą, problemami, zrzutkami, brakiem pieniążków i sytuacjami coraz gorszymi na rynku. Ale wiemy też, że nadal jest wielu, wielu dobrych ludzi, którzy właśnie tą cząstkę chcą od siebie oddać. A może laurkę zrobią w domu, zrobią kartkę świąteczną z życzeniami dla osoby nieznajomej, bo też tą akcję rozpoczniemy. Może poprosimy mieszkańców, napiszcie kartki wspólnie rodzinne. Napiszcie do kogo nie wiedzą. Złóżcie mu po prostu życzenia, dostarczcie je do nas, wręczymy 120 osobom minimum, bo tyle planujemy osób około i tyle będzie paczek. I mamy nadzieję, że to będzie piękny dzień w Mysłowicach, kolejny piękny dzień. I ja Wam tego z całego serca życzę. Oby też było jak najwięcej takich nowych też osób, które chętnie by się angażowały też w pomoc, tak żeby to przyzwyczajenie też do pomocy było przekazywane też z pokolenia na pokolenie, no bo też myślę, że przez to, że wielu rodzin się zaangażowało też w pomoc, taką stałą pomoc, no ta impreza, która już się teraz odbywa po raz 10, też rośnie z niektórymi osobami, które też występują i życzę Wam tego, żebyśmy za 10 lat obchodzili i 20-lecie i żeby to się nie skończyło. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy również serdecznie.